Witanko z rana, chociaż jest niedziela i post, ale ja czadował głośno nie będę. Chcę tylko tak mniej więcej porównać moc na razie tego Sharpa GX-M10 z DT-707. No, pierwsze takie moje podejrzenie to no Sharp raczej zagra mocniej, ale myślę, że Panasonic na pewno ładniej, także przekonajmy się, jaka to różnica. Niech będzie moja CC Catch, bo na razie ją oklepuję, te nowsze wersje tym razem, bo wcześniej oklepywałem tą starszą, oryginalną. A coś przeskoczyło. Dobra, teraz Sharp. Oczywiście basu więcej, nawet po zdjęciu podbicia, ale na Panasonicu są jednak ładniejsze, przyjemniejsze sopraniki. Jest ich więcej. Gdzie ja znowu pilota dałem? Kurczę. Tutaj. No i dźwięk taki trochę mniej nadęty się zdaje. No Sharp jest po prostu do głośnego, mocnego łupania. Bo jak się daje na maksa, to wtedy już tych sopranów nie brakuje. A tego można trochę ciszej słuchać i ładniej, ale przyczadować też się da. Ale jak już mówiłem, że będę jeszcze z JVC testował, no to zaraz tutaj jeszcze stanie JVC. Ale no, skoro Sharp basowo pokonuje oczywiście DT-707, jego tego DT-707 myślę, że najprędzej można by z PM22 testować, znaczy porównywać tą wieżyczką, co mam w pracy, ale tam też na pewno będzie więcej sopranu, tylko tam będzie dźwięk taki bardziej suchy, zimny, trochę kondorowy, a tutaj jest więcej takiego wypełnienia środka i to tak ciekawiej brzmi. Bo taki dźwięk trochę kondorowy czy PM22, no czasem mam jakieś fazy, że trochę sobie tego posłucham, ale jednak dojrzałem do tego, że tam czegoś brakuje i rzadziej ich słucham, ale dobra, już biorę się za JVC. Dobra, znów Panasonic. I JVC. Dawno go nie słuchałem, muszę przyznać. In the backseat of your Cadillac. Oh baby, who you made me mad so mad. In the backseat of your Cadillac. Kurczę, trzeba przyznać, że wcale nie gorzej. Sopranów on wcale nie ma mniej, tyle że jest ACS. A bez ACS-u? No bez ACS-u już raczej będzie trochę mniej niż w Panasonicu. No ale bas to ma potężny, no ma, kurczę.
sumie to, no, to trochę szkoda, że ja go tak nie słucham więcej i teraz siedzę w tych klasykach i w Panasonicach, ale no to i Sharp to są jednak potęgi, no. Są potęgi i z płytki sopraniki są całkiem ładne. A z ACS-em już bajeczka, tylko mnie trochę denerwowało, że czasem no tracił płynność tych sopraników, ale poza tym to on brzmi świetnie, też brzmi super. Panasonic może mieć tylko trochę więcej tej przestrzeni, ale ja to wyłączyłem, bo wiem, że i Sharp, i JVC mają mniej tej przestrzeni. I no to jest tylko troszeczkę na niekorzyść tych dwóch kolosów. Ale poza tym są no sporo mocniejsze jednak, no sporo mocniejsze są. Nie no, jeśli ACS równo pracuje i z płytki, to tu dźwięk jest naprawdę świetny. Soprany i basy, wszystko tutaj jest i średnie też nie są złe, także to jest, no to jest genialny też sprzęcik, fajny jest. Może tylko jakieś kasety trochę słabiej nagrane, brzmią bardziej mułowato i ACS wtedy jest mniej płynny, bo na CD ACS działa płynnie, wiadomo, kasety potrafią jakoś trochę, no nie tak stabilnie grać jak płyty i ten ACS też się tam wtedy gubi. Dlatego z płytek on jest super, ten JVC. Rewelka. Zresztą Sharp z GX-M10 tak samo nawet. No tam to już można dyskutować, co jest lepsze. No jednemu się może bardziej Sharp podobać, drugiemu JVC, ale obydwa są super. Także Panasonic jest jednak sporo słabiej. Myślałem, że jakiś tam polot będzie miał, no ale no jednak nie, no nie. Bliżej jemu będzie, jak mówię, do PM22 i to też nie wiem, czy mocowo by ją pokonał, ale to bym musiał kiedyś porównać. Ale no myślę, że by było najbliżej, no, PM22. Z tymi różnicami, które już wcześniej, o których wcześniej wspomniałem i dobra, na razie kończę. Ale on chyba sobie tutaj trochę postoi, teraz go sobie trochę posłucham, bo dawno go nie słuchałem. A brzmi naprawdę fajnie, super.